Rudawy Janowickie to pasmo w Sudetach, którego nikomu chyba nie trzeba specjalnie przedstawiać ani reklamować. Starościńskie skały, ruiny zamku Bolczów, kolorowe jeziorka, schronisko PTTK Szwajcarka, Nocz, a przede wszystkim Krzyżna Góra oraz Sokolik Wielki, czyli charakterystyczne góry, które z odległości przypominają damskie piersi. Najwyższy szczyt tego pasma to oczywiście Skalnik, a najdalej na zachód wysunięty wierzchołek Skalnika to Ostra Mała. I my dzisiaj z Michaelem zapraszamy Was na Ostrą Małą, gdzie nocowaliśmy w trakcie naszej wyprawy w Rudawach Janowickich. W warunkach zimowych postanowiliśmy rozbić namiot na samym szczycie. Poszukiwanie miejscowe na ognisko, znaczy w ogóle na obóz. No to widzimy to tak, że tu rozbijamy namiot, bo jest płasko. Znaleźliśmy także fajne miejsce na ognisko z trzech stron osłonięte skałami. Dzięki temu mogliśmy siedzieć przy ognisku oparci plecami o skały. Obecność skał zapewniła nam duży komfort cieplny ze względu na odbijanie się ciepła. Tu skała z trzech stron, faktycznie mamy skały, więc nie musimy tutaj dobudować dodatkowych jakichś ekranów, które by nam odbijały to ciepło, po prostu natura nam stworzyła odpowiednie warunki i kwestia jest dobrania odpowiedniego terenu do celów, które się założy. Tak, ja to po prostu powiem, że tutaj to ognisko się pali w miejscu, w którym nie ma zagrożenia pożarowego. No, to są skały, jest śnieg. Nocleg na Ostrej Małej niesie ze sobą ryzyko takie, że mogą pojawić się tu nieproszeni goście, gdyż jest to dosyć znany punkt widokowy, także nawet nocą mogą pojawiać się turyści i niepokoić w trakcie biwaku. Wieczorem po zmroku udaliśmy się na punkt widokowy na Ostrej Małej. Piękne, rozgwieżdżone niebo, fantastyczny widok na Karpacz i pobliskie miejscowości. A poranek wygląda już w ten sposób. Tak jak widać, płaski szczyt, sporo kamieni, za którymi można się schować i rozbić namiot. Oczywiście również wyskoczyliśmy na punkt widokowy na Ostrej Małej, żeby podziwiać krajobraz. O poranku widzimy Śnieżkę, całe Karkonosze, Kocioł Małego Stawu i Kocioł Wielkiego Stawu oraz Śnieżkę, a także widać Rudawy Janowickie. Dzięki za uwagę, polecamy to miejsce na Szlaku Lutego.